Dobra. Hej, witam tutaj Kosper i mam pędzel mocy. Jak obiecałem, 500 lajków, będę ją malował na ślepo. Nie wiem, co jest do czego, więc będzie miała wszystko wszędzie. Cześć, więc dzisiaj mam dla was nowy filmik z Kosperem. Tym razem role się odwróciły i Kosper będzie mnie malował na ślepo w dodatku. Tu ma bandankę i będzie miał ją zasłonięte oczy. I zobaczymy, jak mu to wyjdzie, więc... Następuje zwolnienie, ale nie czekajcie, bo musi więcej mojej pięknej twarzy widać. Bardzo pięknej. Wiem. Pęk. Oczywiście Kosper nie wie, co jest do czego. I'm ready! Na początku wezmę... Nie teraz. Tego. Tak, ale nie ten pędzel. A to za pędzel? No. Na ten. Nie. Nie. Ja ty nie mów mi, ja sam sobie ogarnę. Spokojnie. Pędzel. Podaj mi pędzel. Dla niego to jest pędzel. Podaj mi pędzel. Proszę. Dobrze. Nie chciałbym wylać tego na łóżko. Dobrze, to nie nasze łóżko. Nie Filip. Okej. Okay. Nie Dobra. Tego. Daj mi płcią. Gdzie twoja płcia? Nie, skojarzyło się z czymś innym. Ja już mam ten podkład na sobie. Oko. Fuuu, mnie usta. To są usta? A tutaj, dobra. Okej, więc na początku musi być podkład, ponieważ taka plastikowa osoba jak Nicola musi mieć tutaj dużo tego, dużo, zobaczcie. Jeszcze troszkę. Jest. To wystarczy. Mam to w buzi. Zamkniesz to? Tak, zamknę. Ja wiem, że masz to w buzi, on zawsze się chwali. Dobra. No co teraz? Nie chcę tego upieprzyć, oddaję tam w jakieś bezpieczne miejsce. Dobra, teraz wezmę, to jest ten puder. I puderem muszę zakryć jej wory pod oczami, ponieważ dzisiaj się nie wyspała. Dobra. Nie maruj, to ja jestem stylistą. Stylista Della Cosperino Farfovaro Popito. Jeżeli ktoś to napisze w komentarzu, to co powiedziałem, moje imię, to dam mu suba. Dobra, teraz... Chciałbym teraz rzęsy ci pomalować, to jest do rzęs? Tak, zgadłeś. Nawet dwie maskary masz tutaj. Się boję! Chodź tam płcią. Dobra, ładne, masz już rzęsy po prawej stronie, ale teraz musi być jeszcze po lewej. O. Żeby być pięknym, trzeba cierpieć. Okej, okay, o pięknie. Super. Ogólnie jestem w szkole właśnie dla stylistów. Masz jeszcze drugą maskarę, możesz poprawić. Poprawię drugą maskarą. Jestem ogólnie w szkole dla stylistów i tam ja wykładam, ponieważ oni nie mogą uwierzyć, jak ja umiem malować kobiet, naprawdę. Nie wiem, czy wiesz, ale przed maskarą powinny być kreski. Kreski będą za chwilę. Nie wątpij w moją szkołę Della Cosperino, ponieważ ja tam uczę lepiej, aby dziewczyna mogła wyglądać bardzo naturalnie, a zarazem podkreślić jej walory. Filip, wygląda naturalnie. Dosyć. Gdzie jest do kresek? Daj mi eyeliner. Masz tu kredkę. Jest kredka. Ja mam to w boku. I teraz namaluję świat. To jest życie na krawędzi. Czoło, tak? Tak. Czego ja mam tu na czole? Okej. Okay. To powinno być na oku. A teraz czekaj. O tutaj, dobra, czuję już oko. Zrobię takie kocie wdzięki, proszę państwa. Podkreślę ci też dół oczu, ponieważ dół oczu zawsze jest taki niezauważony, taki opuszczony. On jest smutny zawsze, wiecie? On jest smutny zawsze. I trzeba podkreślić dół oczu. Podkreślić, że jaki on jest piękny. O, jaki on jest piękny. O tak. Dobrze. Na pewno bardzo piękna. Okej, okay, teraz chciałbym... co to jest? Róż. Róż. Proszę państwa, każda kobieta powinna mieć odrobinę różu, ponieważ to jest taki bardzo kobiecy kolor i wydaje mi się, że
że róż pasuje do Nicoli, ponieważ Nicola lubi... Różowy. Różowy. Jak widać. Okej, chodź ty z tą płcią. Róż ty, o, troszkę tutaj. Dobrze, ojejku, jak pięknie wyglądasz. Widzę przez bandamkę, już się przebija twoja piękna płcia. Ale trochę też na brodę, ponieważ broda powinna być wyostrzona tutaj, o, z jednej strony i z drugiej. Dokładnie tak, i pod nosem tutaj, żeby nie było widać twoich wąsów. O, super. To jest brązer. Ale teraz przyszedł czas na brązer, ponieważ róż jest takim dziewczęcym kolorem, ale brązer, każda prawdziwa dama powinna mieć odrobinę brązeru. Brązeru? Odrobinę tego gówna na twarzy. Daj płcie. I brązer tutaj, o, pójdzie, o tak. Prawie trafił tam, gdzie powinien. Brązer musi być tutaj, podkreślij kości policzkowe, kości, które powinny być podkreślone normalnie, ale chyba, że ktoś przytyje, to nie ma, to trzeba podkreślać właśnie takim brązerem. O, tutaj, ale też chciałbym teraz zrobić ci brwi. No daj dajesz mi coś do brwi. Co to jest? Czas na podkreślenie brwi, ponieważ brwi po łacińsku to mewa. A mewa powinna lecieć. Już ma jedną na czole. Gdzie jest tą, gdzie masz płcie? Jest, brwi powinny być jak mewa. Jak wam mówiłem już wcześniej. O tak, o, pięknie wyglądasz. Boże, brałbym cię bardziej niż wczoraj. Dobrze, ale teraz na końcu, aby to wszystko podkreślić, to ja wezmę jeszcze troszkę... Jeszcze masz cienie, nawet na oczy. Troszkę cienia. Trochę tego na oczy. Dobrze. Wezmę ten kolor. Co to za kolor? Szary. Szary jest pięknym kolorem, kolorem tej zimy, ponieważ on kojarzy się z gwiazdą. Z gwiazdą, która nazywa się 328 Cosper. Chodź. Tak, przywal mi jeszcze. I pod oczy tutaj pięknie. O tak. Nie wiem czy wiesz, ale cienie są na oczy, na powieki. A. Na oczy też będą. Spokojnie. Dobrze, super. Pięknie. Jeszcze tutaj tylko. Pięknie. Teraz na końcu tylko jeszcze trochę pudru, aby to wszystko połączyć w całość. Jeszcze masz na usta pomadkę. O, i na końcu będzie pomadka na usta. O, tak pięknie. Pięknie, dobra. I na końcu pomadka na usta, aby mogła całować. Aby wszyscy widzieli, że całuję. Daj tą płcię. Teraz zaczynasz. Pięknie, ojejku, wyglądasz tak pięknie, że jakby Putin miał wybrać atakowanie świata albo ocalenie ciebie, to by ocalił ciebie. Super, okej, dziękuję bardzo. Ale mam piękne usta. Stylista Cosper, teraz ujrzę moje dzieło. Pięknie wyglądasz. Tak? Pięknie. Umówiłbyś się ze mną, nie? Umówiłbym się z tobą. No co, ja sobie tobie dam. Nie. Tak jak ty mnie wtedy. Tak nie widać jak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem cały brudny. Ciekawe dlaczego? Wyglądasz strasznie. Powiedzcie, że wyglądam pięknie, bądźcie chociaż wy mili w komentarz. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć, na razie. A to twój kanał, dobra, to ja jestem cicho. Dobra. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zapisujcie się do Cospera na makijaż. Dokładnie tak. No, na studniówkę czy coś, to jest makijaż idealny. Biorę tylko 300 zł za taką jedną operację. Polecam. Netto. Warto. Warto. No i widzimy się w kolejnym filmiku i pa pa.